Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sylwek. Jak się ma czytelnictwo w Polsce, każdy wie. Ogólnopolskie hasło nie bądź statystycznym Polakiem i czytaj książki daje klarowny przekaz, że nie jest dobrze. Ludzie nie czytają, ale dlaczego? Nie lubią, nie mają na to czasu bądź pieniędzy? Może wszystko naraz. A jak jest z komiksami? Stawiam, że podobnie, choć istnieje jeszcze pewien stereotyp, który może zniechęcić statystycznego czytelnika do komiksów. Czy widok dojrzałego człowieka książką, na przykład panem Tadeuszem na ławce w parku, jest dziwnym widokiem? No nie, skąd? A z komiksem, na przykład o Batmanie, no to już może wzbudzać mieszane uczucia. Ale dlaczego? W dzisiejszym materiale chciałbym się z tym ciekawym tematem zmierzyć, ale nie sam. Jeśli nad czym się zastanawiać i konstatować, to z osobami mającymi do czynienia z tym na co dzień. Dlatego zaprosiłem do rozmowy dwóch artystów, autorów komiksów. Huberta Ronka oraz Jakuba Martewicza. Dzień dobry, cześć, cześć panowie. Cześć wszystkim, witamy wszystkich słuchaczy, oglądaczy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Cześć wszystkim, cześć Sylwek, Hubert, witamy wszystkich. Tak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że znaleźliście czas na to, aby porozmawiać o takich trudniejszych tematach związanych z komiksami. Ale po kolei, na początek chciałbym kilka słów o was powiedzieć. Hubert to polski twórca komiksów, rysownik i scenarzysta, ale również publicysta. Autor takich tytułów jak Wojenna Odyseja, Antka Srebrnego, Wii, Dom Żałoby. Obecnie pracuje nad wydaniem trzeciego zeszytu Wii. Można wesprzeć tę akcję na stronie Wspieram to, link pod tym filmem. Natomiast Jakub Martewicz jest rysownikiem i scenarzystą komiksowym, autor serii komiksowych The Terminus Project, Henryk Kajdan, Żarłak oraz Zmora. Jakub intensywnie pracuje nad Kosmicznymi Patałachami oraz Kocią Planetą. Wszystko się zgadza, nie pomyliłem nic. Wszystko się zgadza, Sylwek. Dzięki. Z obu panami, czyli z Hubertem i z Kubą, miałem przyjemność rozmawiać wcześniej. Są materiały na moim kanale, są wywiady. I teraz chciałbym, żebyśmy zasięgnęli nieco głębiej tego tematu, tematu komiksów. Zacznę w sumie od tego samego, co czasami powtarzam, że jeszcze 2 miesiące temu nie widziałem nic o was, o waszej twórczości. Natomiast pół roku temu nie miałem pojęcia o tym, że w Polsce gałąź kultury, jaką są komiksy, jest tak dobrze rozwinięta. Mamy wiele wydawnictw i jeszcze więcej fantastycznych twórców. Im więcej czytam komiksów, tym bardziej mi żal, że tak późno zacząłem się nim interesować. I pomimo olbrzymiego wyboru, to mimo wszystko nie do końca jest wszystko w porządku. Moje pierwsze pytanie do was. Czy podzielacie mój entuzjazm i spostrzeżenie, że można mówić o rozkwicie polskiej branży komiksowej, o takim renesansie współcześnie. Hubercie. Może na początku tak zaznaczmy jeszcze, że przynajmniej ja z mojej strony, ale myślę, że ogólnie nasza trójka, że nie spotykamy się tutaj jako specjaliści, żeby się tam nie wiadomo jak wymądrzać, tylko raczej chcemy się podzielić swoim doświadczeniem, nie? Tak myślę, że takie jest założenie tej rozmowy. Swoimi spostrzeżeniami, swoim doświadczeniem. Czy możemy mówić o renesansie? W jakimś stopniu na pewno tak. Jeśli chodzi o tej strony czytelniczej, dla czytelnika zmieniło się w ciągu 20 lat, rynek zmienił się diametralnie. Kiedyś kupowało, jako fan komiksu, kupowaliśmy wszystko, co się ukazywało w Polsce. Sięgając trochę głębiej jeszcze takiego pytania w kiosku, czy są jakieś komiksy, to pewnie znacie to pytanie. No ale później też jakby jeździliśmy na imprezy komiksowe, żeby kupić nowe publikacje, żeby zdobyć jakieś nowe tytuły. No a teraz jest jakby nadmiar tego wszystkiego. Do pewnego momentu ja też miałem tak jako kolekcjoner, jako czytelnik, że kupowałem wszystko praktycznie, co się ukazywało w Polsce, no a w pewnym momencie to się stało niemożliwe. Teraz jest tak, że jakby nawet nie jestem w stanie kupić tego, co bym chciał. Już nie mówiąc o tym też, co wspomniałeś, że jest problem też z czasem, żeby to przeczytać, ale no także jest renesans na pewno od tej strony takiej odbiorcy, czytelnika. Natomiast rynek bardzo powoli się zmienia, no od strony takiej autorskiej, to też może już później głębiej ten temat pociągniemy. Może Kuba tak ogólnie też powie, jakie ma spostrzeżenia. Ja się kompletnie zgadzam z tobą, Hubert. A
I myślę, że to faktycznie tak jest, że my jesteśmy z podobnych roczników mniej więcej i z tego podobnego okresu z lat 90., kiedy faktycznie można było jeszcze ogarnąć wszystko to, co wychodziło. Tam była taka trochę posucha na, zwłaszcza mowa o tych komiksach seryjnych, które wtedy wychodziły, tam była taka posucha trochę, przynajmniej dla, i z mojego punktu widzenia, ja byłem z małej miejscowości, niewiele miałem dostępu do takich albumowych wydań wtedy, w sumie nie wiem dlaczego. Gdzieś tam były Asterixy poszczególne, jakieś Torgale się zaczęły reedycje ukazywać, ale faktycznie nie przypominam sobie, żebym gdzieś tam był wysyp tego. Ja tego nie widziałem. I faktycznie teraz różnica jest diametralna. Jest tyle, miałem okazję to widzieć też teraz w Łodzi, parę lat mnie nie było, rzadko jestem w księgarniach, muszę trochę ze wstydem przyznać, bo kupuję przez internet często książki, ale jak tak w księgarniach widzę komiksy, które dzisiaj są, no to jest tego, to jest Eldorado. Naprawdę wszystko jest po polsku, dużo wydań i tych, co ja pamiętam, na czym ja się wychowałem, Marvel, DC, ale też, te klasyczne są, ale też różne takie komiksy dla dorosłych, czy dla po prostu bardziej, można powiedzieć, wyrobionego trochę czytelnika. Nie, żebym gdzieś tam uważał komiksy o superbohaterach za gorsze, tylko no wiadomo, różne też tematy egzystencjalne, czy takie komiksy obyczajowe, one też są. Także tu jak najbardziej myślę, że przepaść jest ogromna. Jest dobrze. Czytelnik ma co czytać, ma w czym wybierać, ale to teraz ze strony autora. Czy dla autorów jest Eldorado? Czy wy, jako osoby, które tworzycie, czujecie, że jesteście zauważani, że możecie, może powiem prost, czy możecie dzięki komiksom przeżyć? To jest wasz sposób na życie, jest to zarobek. Czy musicie gdzieś tam w jakiś inny sposób też zwracać uwagę na dodatkowy budżet? Może od ciebie, Jakubie, teraz zacznę. No, w moim przypadku ja się nie utrzymuję z tego, że robię komiksy. Daleko mi do tego. Jest to moje hobby i jakkolwiek idzie to w całkiem niezłym kierunku. Coraz więcej czytelników sięga po komiksy, sprzedaje gdzieś we własnym zakresie, a mimo to jakby potrafię pokryć koszty druku sobie i potrafię zrobić to w ten sposób, że mi to nie przysparzało żadnych, powiedzmy, tam trudności w wydawaniu, to jednak są to bardzo małe nakłady i nie ma mowy absolutnie, żeby się z tego facet mógł utrzymać. Jestem bardzo ciekaw, co Hubert powie, bo wiem, że ty zajmujesz się rysowaniem zawodowo. W moim przypadku no jeszcze nie jest to możliwe, aczkolwiek może kiedyś, gdyby było, byłoby super. Mhm. Hubercie? Okej, to tak, w moim przypadku tak się udało, szczęśliwie dla mnie, że faktycznie utrzymuję się z robienia komiksów. No tylko tutaj jakby musimy trochę też powiedzieć o takim, o dwóch jakby aspektach, nurtach trochę, bo czym innym jest komiks autorski i z niego chyba, no chyba nie da rady się utrzymać w Polsce w tym momencie stworzenia takiego komiksu faktycznie, jaki chcemy. I to chyba dotyczy to wszystkich, bo nie znajduję nawet wśród tych najbardziej popularnych polskich autorów takich, którzy tylko robią swoje komiksy i nic poza tym. I myślę, że to no, nie wynika z tego, że mają też inne zainteresowania i po prostu poszli w inną gałąź. Bo gdyby mogli żyć tylko z komiksu, tak jak autorzy francuscy, czy belgijscy, czy amerykańscy, no to myślę, że jakaś szersza grupa tych rysowników, scenarzystów by była. Natomiast no ja wszedłem, ja trochę jakby wyrwałem się z tego środowiska komiksowego, tak mogę powiedzieć, na początku lat 2000, bo no, chciałem po prostu robić komiksy. Ja jakby nie nastawiałem się, że muszę z tego żyć, że to musi być moja praca, natomiast chciałem rysować i no wtedy nie miałem jeszcze dzieci, mogłem sobie pozwolić na jakieś tam zmiany zawodowe, tak powiem, bo też dwa lata po studiach robiliśmy trochę taką z żoną, założyliśmy prywatną firmę i założyliśmy gazetę, później to były dwie gazety lokalne w Tomaszowie Mazowieckim i w Opocznie. Natomiast po dwóch latach stanęliśmy przed takim wyborem, że albo robimy to i wchodzimy w to głębiej, no albo spróbujemy robić to, co naprawdę chcemy. A ja nie, już po tych dwóch latach wiedziałem, że nie chcę robić gazety, bo robienie gazety samo w sobie było fajne, natomiast to jest zawsze dziennikarstwo i właśnie tworzenie tytułu prasowego.
no to jest wejście też w politykę. Tego się nie da uniknąć. Ja jakoś tak jako młody człowiek byłem trochę może naiwny, myślałem, że po prostu będę robił fajną, dobrą gazetę. No, a tym bardziej miasto 65-tysięczne, takim jakim był Tomaszów, a okazało się, że tam jest po prostu, ja tam byłem bardzo niemile widziany, nie? Jako, ja miałem inne jakby takie przeświadczenie, że młody człowiek powinien mieć jakoś tam, no trochę być wspierany i doceniany, nie? To, że się stara, a tam wiecie, rzucano nam kłody pod nogi, więc stwierdziłem, że ja nie chcę tego robić, bo mimo wszystko dość dobrze nam szło, ale musielibyśmy zatrudniać osoby, musielibyśmy brać już jakby odpowiedzialność też za innych, więc stwierdziłem, że a pojawiały się jakieś tam pierwsze zlecenia komiksowe też, które robiłem równolegle, więc stwierdziłem, że spróbuję z tego żyć. Początkowo to też były jakieś rysunki dla agencji reklamowych i zacząłem współpracować z magazynami edukacyjnymi dla dzieciaków. No i to był rynek, który mógł jakieś tam pieniądze zapłacić przy dużej ilości plansz. Ja robiłem co tydzień tam 2-3 plansze komiksu. No to plus jakieś tam jeszcze rysunki właśnie dla reklamy, no to byłem w stanie się z tego utrzymać. Jakby to, no po pierwsze rozwinąłem sobie warsztat, po drugie też jakoś tam nazwisko. To jest tak, że jak się dotrzymuje terminów, robi się na czas i robi się to dość dobrze, nie zawala się, jest się dyspozycyjnym. To też wtedy było bardzo ważne na początku, że czy sobota, czy niedziela, czy noc, to ja musiałem po prostu siedzieć i zrobić na następny dzień coś, nie? Więc to było bardzo ważne wtedy. No teraz na szczęście te terminy są po prostu takie nie z dnia na dzień, bo już jakby w tym momencie bym nie podobał temu. Ale no na tyle udało mi się jakieś tam wyrobić sobie pozycję, że te zlecenia się pojawiały, pojawiają i mogę żyć z robienia komiksu. Jasne, a zastanawiam się w takim razie nad próbą przebicia się przez granice Polski, takie właśnie artysty. Nie zastanawialiście się wcześniej na czymś takim, aby spróbować swoich możliwości, pokazania swojego kunsztu, swoich prac właśnie za granicą? To ja powiem tak. Tutaj rozwijałem sobie ten rynek pracy. Udawało mi się z tego żyć i jakby no mieć coraz więcej tych zleceń, coraz lepiej płatnych, więc nie widziałem aż takiej potrzeby, natomiast też ja sobie zdaję sprawę, moją piętą achillesową jest język angielski, nie? To jest tak, jakby nie mam łatwości do języków i no i niestety nie mam też czasu, żeby się tym zająć, ale jakby właśnie poprzez to, że tutaj mam zlecenia i mogę na tym zarabiać, no to chodzi mi gdzieś tam po głowie to, żeby spróbować. Natomiast no mówię, to nie jest tak, że sobie siądę i z łatwością tam gdzieś zadzwonię, napiszę i tak dalej, nie? No to mógłbym to robić, natomiast to brakuje czasu, bo byłoby to dla mnie jakimś tam wyzwaniem. Rozumiem. A ty, Jakubie? Bo ja akurat mam trochę doświadczeń w próbach przebicia się, może inaczej, to nie była jakaś próba przebicia się, tylko mam trochę doświadczeń w wejściu na rynek po angielsku. I była taka seria kiedyś, którą zrobiłem, 42 numery, nazywała się The Terminus Project i ona była wydawana tylko po angielsku i tylko cyfrowo, więc to była próba wejścia na rynek cyfrowy, anglosaski. Seria była po angielsku i tutaj wydaje mi się, że ja akurat też sam tego nie robiłem, bo wydaje mi się, że w ogóle, żeby robić jakikolwiek komiks, nawet już nie mówiąc o literaturze po angielsku, to trzeba być prawie native'em, więc to mało kto i tak, nawet jakbyś znał komunikatywnie, nawet jak znasz komunikatywnie języki, to i tak sobie sam komiksu, ja bym się nie porwał na to, więc ja to zlecałem po prostu, to tłumaczenie. No, anglosasi niektórzy mówili, że to jest albo lepsze, albo gorsze tłumaczenie, bywało różnie z tym. Miałem pewien feedback też taki, no ale jakoś to szło, to tutaj nie był problem. Natomiast zakończyłem tę serię po 42 odcinkach, bo ona była wydawana na portalu Comixology i no nie widziałem jakby w tym sensu, żeby ciągnąć to. Odzew nie był aż tak duży i zainteresowanie też nie było aż tak duże, żebym gdzieś widział w tym korzyść, nie? Te dni, miesiące spędzone nad każdym odcinkiem, więc ja jestem raczej zadowolony z powrotu na taki, powiedzmy, rynek Polski, znaczy mówię o sobie, że dla mnie to jest rynek, bo to jest taki skromny powrót, ale jednak jestem zadowolony na z tego, że wróciłem tutaj, bo wydaje mi się, że łatwiej tutaj też zaistnieć.
Rynki zagraniczne mają swoje specyfiki i tak jak Hubert bardzo fajnie zwrócił uwagę na to, że jest różnica między komiksem autorskim a komiksem na zlecenie. Trzeba by się mocno zastanowić, czy w ogóle warto z jakimkolwiek komiksem autorskim za granicę uderzać, chociaż pewnie są przypadki, że tak. Natomiast mamy rysowników, którzy to zrobili, na przykład Kudrański rysował Spawna przez jakiś czas i też z tego, co Szymon Kudrański i z tego, co wiem, robi nadal karierę wspaniałą w Stanach. Jest też kilku innych rysowników, którzy na pewno się przebili do Marvela czy DC, chyba przynajmniej jeden czy dwóch. I także to można zrobić i też chyba w Europie. Więc chyba jeśli się człowiek pogodzi z tym, że mógłby rysować profesjonalnie, to myślę, że dlaczego nie próbować, nie? Na pewno jest to rozsądny krok. Uważam, że jeśli ktoś chce rysować komiksy, no, Hubert jest tu chlubnym przykładem, że może się pochwalić tym, co myślę, że bardzo niewielu rysownikom w Polsce się udało, czyli tą stabilną pozycją, jeżeli chodzi o bycie komiksiarzem. Tu podziwiam i myślę, że to jest przykład, który ludzie powinni w ogóle, jak ktoś chce rysować, no to ja bym od razu tu rękami i nogami się zapierał, co Hubert robił, żeby móc tak zrobić, bo to jest, mi się wydaje, że to jest jeden z ewenementów tu w Polsce. Natomiast to chciałem powiedzieć, no jeżeli ktoś idzie za granicę, no to tam jest po prostu, chyba są, jeżeli chodzi o płatne zlecenia, no to tam są pewnie większe, statystycznie większa możliwość zaistnienia, nie? Rynek frankofoński czy anglosaski na pewno ci zaoferuje jakieś tam pieniądze, które statystycznie dostaniesz szybciej i łatwiej niż w Polsce. Tym bardziej brawa dla Huberta. I w tym momencie właśnie zastanawiam się nad tym, nad pewną kwestią, ponieważ zrobiłem takie małe rozeznanie wśród swoich znajomych, ponieważ oni wiedzą o tym, że prowadzę kanał na YouTubie, że interesuję się komiksami, że rozmawiam właśnie z twórcami komiksów, recenzuję je i przygotowując się do tego materiału, chciałem popytać się, słuchajcie, podałem pytanie, wymieńcie komiksy polskie. Jakie znacie komiksy polskie? I większość z nich odpowiedziała, w sumie wymieniła tylko trzy tytuły, bo tylko takie gdzieś tam się zakorzeniły gdzieś tam w umysłach, tak? Takiego statystycznego Polaka. Oczywiście jest to Kajko i Kokosz, Tytus, Romek i Atomek i Torgal. I właśnie zastanawiam się, co tak naprawdę się dzieje, że gdzieś tam nie przebija się do szerszej widowni, szerszego świata czytelniczego właśnie polski komiks. To mnie zastanawia, bo słuchajcie, jak wcześniej powiedziałem, jest hasło takie nawiązujące, nakłaniające do czytania, tak? Nie bądź statystycznym Polakiem, czytaj książki. Dlaczego nie ma takiego hasła, nie bądź statystycznym Polakiem, czytaj komiksy. Mówi się o książkach, tak? Czytaj powieści, ale brakuje mi tutaj, mówię jako czytelnik, właśnie informacji na temat polskich twórcach komiksów. I co na to wpływa? Ten brak reklamy, czy brak zainteresowania twórcami komiksów? Właśnie tego nie rozumiem i chciałbym się was o to zapytać. Macie jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat, Jakubie? Ciekawe pytanie bardzo. Wiesz co, wydaje mi się, że nawet w mojej głowie jest coś takiego, że ja bym prędzej wymienił tych Charlotte Paweł czy tam Christę niż kogoś współczesnego. Gdyby ktoś mnie zapytał o czołowych polskich rysowników czy czołowych polskich komiksiarzy, bo tak mi to mocno utkwiło w głowie na zasadzie jakiegoś tam imprintingu z dzieciństwa. Pewnie, że dla mnie to komiks, to pierwsze co mi skojarzy to Torgal, Kajko i Kokosz i tak to pewnie kwestia rocznika, ale tak bym powiedział. Natomiast jeśli pytasz o współczesnych, tak? Jeśli pytasz o współczesnych rysowników, myślę, że dwie rzeczy, tak prima facie, co mi się wydaje. To pierwsza rzecz jest taka, że jest ogólnie, komiks w Polsce ogólnie jest troszeczkę wycofany i nie ma tego zasięgu, który kiedyś miał. Konkuruje on z wieloma innymi rozrywkami, na czele są gry komputerowe dzisiaj. To jest moim zdaniem gry komputerowe, to jest nowy komiks. Kiedyś go nie było i to teraz to dzieciaki jakby, zajmuje to umysły dzieciaków. To jest pierwszy punkt według mnie, a drugim takim punktem, który bym chciał poruszyć, to jest to, że wydaje mi się jednak, że dzisiaj twórcy nie są nastawieni na tworzenie na masową skalę. Otóż wydaje mi się, że brakuje dzisiaj tak zwanego trochę komiksu środka, jak to się mówi. Nie lubię tego określenia, ale użyję go, bo mniej więcej wszyscy wiedzą, o co chodzi. To jest takie coś, zobaczcie sobie na Torgala, zobaczcie sobie na Kajka i Kokosza. To były tytuły, które mógł czytać każdy. Od
teraz od 5 do 105, do 105 lat. Dzisiaj mało jest takich komiksów. Jest mało twórców, którzy starają się pisać tak zwanymi warstwami. To jak kiedyś pisano, na przykład, że może to czytać dorosły i on odbierze trochę inaczej. Za komuny tak dużo pisano, bo ludzie się uczyli pisać warstwami ze względu na cenzurę. Okay? A dziecko odbierze coś inaczej na przykład, a obie osoby wyciągną z tego jakiś fan. Dziecko bierze tą warstwę fabuły taką zabawną, a dorosły z kolei wyciągnie jakiś morał i wyczuje tu nawiązanie do na przykład współczesności. Lem tak pisał na przykład. Bajki robotów, jak sobie poczytał. To wydaje mi się, że to jest absolutnie to, że ludzie dzisiaj chyba trochę nie garną się do pisania takich komiksów uniwersalnych. Tak bym powiedział. I tu bym widział pewną niszę. I kto wie, może kiedyś się sam za taki komiks wezmę. To by było ciekawe. Dzięki. A ty, Hubercie, jakie masz zdanie na ten temat? Bo to jest trudne. Bardzo dużo wątków tak naprawdę tutaj jest i pytań w tym temacie. Jakby tak idąc tropem, dlaczego ludzie odpowiadają właśnie tymi tytułami, Tytus, Torgal, a nie jakimiś nowymi. W gruncie rzeczy sprowadza się to też do tego, co Kuba mówił, jakiś sentyment, to na czym wyrośliśmy, ale dwa, sprowadza się to po prostu do nakładów. I tu jakby wracamy do tego, co wcześniej mówiliśmy o tej sytuacji autorów aktualnie polskich, młodych czy średnich, no po prostu tworzących teraz w Polsce. Kiedyś te nakłady były setki tysięcy egzemplarzy. One szeroko trafiały i po prostu trafiały niemalże do każdego domu. No tak to było, więc ludzie kojarzyli te tytuły, czytali je. Nie było też konkurencji właśnie z innymi mediami i z zalewem, nie wiem, chociażby z telewizją. No teraz mamy tyle programów, że klikamy i nie wiemy, co mamy wybrać. Nie? Wtedy jak już coś się pojawiało, jakiś tytuł, jakiś komiks, jakiś serial, jakiś program telewizyjny, to wszyscy go znali. Więc jakby to jest też taki jakby efekt skali. Nie? Teraz nakłady polskich wydawców, takie średnie, to ja myślę, że to jest 1000-2000 egzemplarzy. Także jeśli komiks dotrze do 1000 osób, a są to przeważnie te same osoby, to on nie wychodzi poza pewne grono czytelników i ludzie po prostu nie znają tych tytułów, tych bohaterów, tych autorów. I to jest trochę takie zaklęte koło, bo teraz tak, musielibyśmy zainwestować w reklamę, natomiast no, nikt nie zainwestuje w reklamę takich pieniędzy, no bo ich nie ma po prostu na rynku i one się nie zwrócą, nie? I to jest takie mozolne jakby budowanie, trochę daje efekt jakby sama kinematografia tak odcisnęła się na komiksie tym superbohaterskim, że faktycznie on tutaj w Polsce mógł wejść i się lepiej sprzedaje i opłaca się go już publikować. Kolekcje Hachette na przykład, one też zrobiły robotę, trochę powracając do właśnie do tych lat, do sentymentu się odwołując. Więc to jest takie, powoli ten rynek się buduje, natomiast no bardzo powoli i wydawcy mają niskie nakłady i nie są w stanie po prostu zapłacić wydawcy komiksu za komiks autorski takich pieniędzy adekwatnych do czasu pracy, który autorzy muszą włożyć, żeby ten komiks zrobić, no bo jakby narysowanie albumu to jest miesiące czy nawet czasami rok, półtora roku pracy. No i za coś autor musi żyć, natomiast no, wydawca po prostu polski nie jest też w stanie zapłacić przy takich nakładach takich pieniędzy. No i to jest takie trochę koło zamknięte. Nie wiem, czy jest jakiś tam sposób na to, żeby to przerwać. Ciężko będzie w tym momencie, bo jest, gdyby były inne jakby okoliczności i właśnie dużo mniej wszystkiego dookoła, dużo mniej tego, co się do nas dobija z mediów, z popkultury, no to może by było łatwiej. Natomiast tutaj no, musimy się jakoś tam jakością wbijać. Jakby ta seria Wii, o której wspominałeś moja, no to jest też mój sposób na robienie komiksu autorskiego, który opiera się może nie tyle właśnie na nakładach, na ilości, tylko odwołuje się do kolekcjonerów. I myślę, że to jest jakby też taka droga, którą ja teraz gdzieś tam sobie buduję.
I taka trochę inna niż to, co do tej pory robiłem, bo tak jak wspomnieliśmy, ja głównie opieram się na komicie dziecięcym, na zlecenia. I tutaj też widzę to, że jakby efekt właśnie tego nakładu, bo Wojenna Odyseja Antka Srebrnego ma bardzo duży nakład. Były już dwa dodruki. Ten komiks faktycznie trafił do czytelników, zyskał popularność. Bardzo często tam na targach spotykałem się z opiniami rodziców, którzy byli zadowoleni jakby z tego, że w ogóle ten komiks zachęca ich do czytania ich dzieci, więc to jest super, ale przede wszystkim z opiniami dzieci, które przychodziły po kolejny album. I też jest tak, że ja czasami się spotykam z osobami, które nie wiedzą nawet, że ja rysuję komiksy, a znają Antka Srebrnego, nie? Bo ich dzieci czytają. I no, dla mnie to jest super, bo jakby no, ja po to robię ten komiks i żeby był czytany i żeby trafiał. I to jest dla mnie ważne. Nie jakieś tam, nie wiem, no już nie chcę tam wchodzić, jakby nie wbijać kij w mrowisko, ale niekoniecznie są dla mnie ważne branżowe nagrody środowiska, tylko to, żeby faktycznie dzieci super się bawiły i czytały komiks. Jakubie, coś chciałeś dopowiedzieć? Bo tak wydawało mi się. Tak, no generalnie tu, tak jak Hubert mówi, jest jeszcze sporo innych wątków. Natomiast ja chciałem dopowiedzieć chyba o te nakłady właśnie, bo te nakłady to jest właśnie, to jest tak jak mówisz, Hubert, to jest dlatego nie ma wielu odbiorców i dlatego odbiorcy nie mają szerszej świadomości komiksu, bo nakłady są niskie. Ale to, że nakłady są niskie, to się z czegoś bierze. Ja bym jednak mimo wszystko ciągle utrzymał, że to jest właśnie ze względu na gry komputerowe. Jak ja byłem, ja myślę, że to dlatego. Kiedyś, jak było na przykład 40 lat temu, 30, jeszcze tego nie było, to wchodziło, trochę gry były bardziej prymitywne. Dzieciaki chyba wtedy dlatego bardziej sięgały po komiksy. Bo z braku alternatywy. A wydaje mi się, że dzisiaj jak masz kolorowy świat do zanurzenia się, to jest żadna konkurencja. Żadna, absolutnie. Ja tu hands down. Nawet jak ja bym podejrzewam, no ja dopiero będę obserwował, jak tam mój dzieciak będzie się w to wdrażał, ale wydaje mi się, że mając do wyboru takiego tam nawet komiks na dobrym poziomie versus fajny labirynt, w którym się zbiera przedmioty i się leveluje na kolejne poziomy i tak dalej, który wciąga i jest interaktywny. Po prostu no, nie chcę tu trochę stawać w takiej pozycji adwokata diabła, ale jednak na przykład gry komputerowe, ja jednak się upierał, że to jest duży czynnik, bo one mają też ten element interakcji, którego komiks nie ma. No, komiks jest jednak tak ograniczony do percepcji. A gry komputerowe pozwalają ci się zanurzyć w ten świat. Dlatego ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje i utrzymywałbym, że to jednak te gry komputerowe są wszystkiemu winne. Jeszcze dopowiem, jeśli można, że zgadzam się, że jakby gry komputerowe zrobiły no, złą robotę dla komiksu w momencie, kiedy weszły w latach 90. No to tak, to na pewno te nakłady wtedy spadły no, z tego powodu, że była dużo bardziej atrakcyjna wizualnie, dużo łatwiejsza rozrywka dająca dużo więcej bodźców tu i teraz od takich no, mocnych, nie? Dla dzieci, dla młodzieży. Więc tak, i wtedy te nakłady spadły i dlatego mówię, no teraz ciężko byłoby to odbudować i tu jest już rola jakby rodziców. Ja widzę teraz po swoich synach, że no jasne, oni dla nich konsola, no to jest świetna rozrywka. Natomiast dla nich też bardzo fajnym sposobem spędzenia czasu jest czytanie komiksów po prostu, czy czytanie jakichś tam książek takich, które no, o Dogmenie, o Kapitanie Majtasie, nie wiem, czy kojarzycie te tytuły, może jeśli nie, to jeszcze to przed wami. No, dla nich to jest super spędzenie czasu też, to nie jest tak, że to jest lepsze, a to gorsze, ja ich muszę namawiać, ale to jest jakby robota rodziców, nie? Którzy od samego początku z dziećmi muszą spędzać czas, czytać, pokazywać im, że to jest atrakcyjne, że tam można się zanurzyć w te światy, rozwijać wyobraźnię, więc to tutaj jest no, rola rodziców, a rodzice też teraz no, często po prostu wybierają łatwiejszą drogę, pstrykną telewizor i coś tam leci, a dziecko no, też dostaje smartfona albo telewizor i później już przy tym zostaje. Później no, ciężko się wyrwać pewnie takiemu młodemu człowiekowi, jeśli tylko zna tego typu bodźcującą właśnie mocno rozrywkę, a nie potrafi sobie gdzieś w głowie uruchomić tych no, kadrów czy po prostu wyobrażeń, czytając książkę, nie?
Ja jeszcze bym tutaj się podzielił jednym takim spostrzeżeniem i byłbym ciekaw, w jaki sposób wy byście się odnieśli do tego. To jest naprawdę szalenie trudny temat i myślę, że tutaj jest kilka czynników wpływających na to, w jakiej kondycji jest polski komiks. Wyróżnienia na przykład książek, jakim na przykład jest Nike, to o tym się mówi rokrocznie. W wiadomości podają o tym, że są nominacje, autorzy są wyróżniani, pokazuje się te okładki. Ja też trafiam na rozmowy, wywiady z autorami. I jak są takie wydarzenia kulturalne, literackie, to się mówi wyłącznie właśnie o literaturze, jaką są książki, tak proza i tak dalej. Niestety ja nie widzę w mediach, w telewizji informacji o na przykład o międzynarodowym festiwalu komiksów i gier w Łodzi, prawda? Tam też odbywają się wyróżnienia, nagrody. Zdobył przecież komiks, no muszę tutaj posiłkować się, oszołamiające bajki urłałackie, prawda? I gdzie telewizja podała taką informację, wzmiankę o tym? Ja myślę, że właśnie troszeczkę komiksy są traktowane przez media po macoszemu, a wiadomo, media to jest jedna z takich sił promujących, sił, które gdzieś tam w podświadomości naszej kształtują odbiór rzeczywistości. Więc jak sądzicie, jakie, czy media tutaj też trochę zawiniły, że komiks jest postrzegany troszeczkę tak po macoszemu, jak to wspomniałem, Hubercie? No pewnie tak, ale to też wynika trochę z tych nakładów, że to są niskie nakłady po prostu, a dwa z tego, że z tego pytania, które też zadałeś na początku, czy jest wstyd czytać komiks? No w tym momencie nie. W tym momencie już nie panuje takie przeświadczenie, że komiksy są dla dzieci, ale tak było. 20-30 lat temu tak było. I jakby ten nasz rynek kulturalny, recenzenci, publicyści i tak dalej, no oni byli przyzwyczajeni do tego właśnie, do takiego stwierdzenia. Takie stwierdzenie jakby propagowali, że komiks jest czymś gorszym, więc no to tak zostało, nie? Komiks musiał udowadniać to, że jest dla wszystkich, to po pierwsze, że jest sztuką. Teraz no, takie pytania się nie pojawiają, natomiast jakby ja pamiętam, jak zaczynałem w latach 90., na początku 2000, to jeśli była jakaś rozmowa z mediami, to jakby to było standardowe pytanie, czy komiks jest sztuką. Czy komiksy są dla dzieci? Także takie pytania padały. Tutaj w międzyczasie wszedłem sobie, jak mówiłeś o tym temacie, zadawałeś pytanie, to chyba taką największą jakby nagrodą, najbardziej taką zaszczytną nagrodą dla komiksu, to była nagroda imienia Henryka Sienkiewicza dla najlepszej popowej powieści w 2015 roku. I to zdobył Jacek Świdziński za komiks Zdarzenie 1908. Także to było jakieś takie wydarzenie. Pamiętam, że to w miarę się przebiło właśnie wtedy do kulturalnych tam wiadomości na TVP Kultura. Był chyba jakiś wywiad z autorem. No ale to było takie jednostkowe wydarzenie. Nie wiem, myślę, że to też rola jakby tutaj na środowiska komiksowego, żeby gdzieś tam trochę wywalczyło te pozycje. No, a autorzy jako tacy muszą też udowadniać, no to jest już robota na lata, która się odbywa i też jest. Każdy z nas musi gdzieś tam po prostu robić dobre komiksy, przekonywać do kolejnych czytelników do tego, nie pokazywać i młodym ludziom, że to jest coś fajnego, atrakcyjnego i starszym, i rodzicom, że ich dzieci się przy tym dobrze bawią. Także no, nie jest łatwo, ale to w ogóle ten rynek mocno mimo wszystko się rozwinął. Wiecie, to też jakby patrząc na imprezy komiksowe w latach 90. Konwent w Łodzi, no to była impreza w Łódzkim Domu Kultury, gdzie było
nie wiem, 100 osób, 200 i to tak rosło. I trochę no, było nie do wyobrażenia to, co jest teraz, nie? Na Atlas Arenie, gdzie przychodzi tysiące ludzi, gdzie są wpompowane pieniądze tam sponsorów. No ale to jest jakby robota rok w rok tych osób, które ten festiwal organizują. No tu jest wiele składowych, nie? Także nie ma tak, że ktoś tam zrobił jakiś jeden ruch i nagle ten rynek się zmienił. Właśnie to nie jest chyba możliwe tak, że damy, nie wiem, jakąś kampanię reklamową i nagle pojawi się tysiące czytelników nowych. No chociaż to też jest kwestia dyskusji, bo jakby Aszet wchodząc z kolekcjami, no rozruszało ten rynek i zdobyło, czy przywróciło tam no setki, myślę, jeśli nie tysiące, to na pewno setki czytelników do komiksu. Także i oni zaczęli czytać ponownie jakieś tam amerykańskie komiksy, a później się przywrócili na inne, trochę bardziej autorskie właśnie, czy ambitne, poruszające w ogóle inne gatunki takie komiksowe, więc no jest jakby duża robota do zrobienia i każdy, kto tam jest w tym środowisku, to myślę, że po prostu powinien robić swoje. Ja raz, że robię komiksy, dwa, że też staram się na spotkaniach autorskich czy na warsztatach, myślę, że to też jest znaczące w małej jakiejś tam skali, ale propagować ten komiks i pokazywać dzieciom, że w ogóle można być autorem komiksów, że komiksy mogą być ciekawe, że można samemu próbować tworzyć i czytać w ogóle komiksy, nie? Bo tak jak już tam wcześniej też wspomniałem w rozmowie z tobą, że to jest mały, bardzo mały procent dzieciaków. 5-10% w ogóle czyta komiksy, jakiekolwiek. To przeważnie są Katory Donaldy albo amerykańskie właśnie serie, a większość nie. Także no jest ogromne pole. Jeśli każdy by tam dokładał cegiełkę, to myślę, że to możemy dalej budować ten rynek. Jasne. A ty, Jakubie, uważasz, że trochę jednak media powinny więcej popracować nad zbudowaniem wizerunku komiksów w oczach Polaków, że warto sięgać po komiksy, warto je czytać, warto poznawać polskich twórców, bo brakuje tego w telewizji. To możemy zrobić tylko my. Ja się zgadzam z Hubertem, że to jest tylko kwestia tego, żebyśmy my jako autorzy, no i też czytelnicy, jak my się będziemy interesować, ci ludzie będą przychodzić na konwenty, będą kupować więcej komiksów, no to wtedy też media się siłą rzeczy tym zainteresują. Możemy robić fajne inicjatywy, które będą miały na to wpływ, na pewno. Natomiast byłbym bardzo ostrożny w takim wysuwaniu takich tez, że ktoś coś musi zrobić. Jak ktoś coś robi, a nie ma to naturalnego rytmu i nie wychodzi to z potrzeb takich trochę oddolnych, To dziwne rzeczy się z tym dzieją, często. Tam, gdzie jest duża, jakby kijem rzeki nie zawrócisz. Jeśli komiks troszeczkę, te nakłady się zmniejszyły, nie tylko troszeczkę, ale jeśli nakłady się zmniejszyły, to być może jest to po prostu element dziejów taki, że w którymś momencie komiks był bardziej popularny z różnych względów, a teraz stał się mniej popularny. No to już tak przecież było. Były znakomite dziedziny sztuki, jak opera na przykład, która dzisiaj już nikt prawie nie chodzi tam, okej? Tylko niektórzy, którzy lubią, albo niektórzy, którym się wydaje, że powinni lubić. Ale generalnie, no kiedy ja na przykład ostatni raz byłem w operze bardzo dawno temu i myślę, że statystyczny Polak także. Więc co chcę powiedzieć, to że niektóre dziedziny sztuki po prostu naturalnie też wymierają. I nie chcę powiedzieć, że komiks to czeka, ale chcę przez to powiedzieć, że to jest naturalne, że są różne cykle i że różne dziedziny sztuki cieszą się różną popularnością w różnych odstępach czasu, w zależności od tego, jakie są nośniki, jakie jest nastroje publiczne, jaki jest ogólnie chęć czytelników do czytania czego. Tak? Są okresy, w których na przykład, jakie są okresy takie trochę bardziej zawieruchy dziejowej, to ludzie chętnie sięgają po wesołe rzeczy, po takie budujące i vice versa. Dzisiaj jak było trochę spokoju, przynajmniej jeszcze kilka lat temu, jak był ten prosperity taka, gdzie ludzie, to widzisz też po upadku pewnych wartości, które są reprezentowane. Ja nie chcę mówić górnolotnie, ale widać to też po tym, jak wiele się pojawiło w różnego takiego też śmiecia intelektualnego, nie tylko w komiksie, ale też w kulturze popularnej. Jak jest takie rozprężenie trochę, że ludzie mają trochę pieniędzy, trochę czasu, to już było w dziejach zawsze. To już było nawet w starożytnym Rzymie, że jak się pojawiało bogactwo tymczasowe, bo zawsze jest ono tymczasowe, to ludzie trochę wariują. I tyle. I może to teraz jest taki moment właśnie, że komiksy trochę odchodzą
a pójdziemy w kierunku tych innych form rozrywki. Typu właśnie, ja bym ciągle wracał do tego, że jednak komiks jest trochę wypierany, bo ludzie mają, jakby te bodźce, o których Hubert mówił, są ciekawsze dla ludzi, nie? Tak mi się trochę wydaje. Wiem, że może powinienem forsować tezę, że komiks jest czymś, co powinno zawsze być dostępne w mediach i tak dalej, ale jestem raczej zwolennikiem takiego podejścia, że zamiast zawracać naturę człowieka kijem sztucznie, to i naturę tego, jak ludzie reagują na pewne rzeczy, to warto się temu przyjrzeć i się z tym trochę pogodzić i trochę iść z tym prądem, bo to się jeszcze nikomu nie udało, żeby to zawrócić. Tak myślę, Sylwku, że to jest... Jeśli komiks ma spotkać los taki, że będzie to jeszcze bardziej niszowa sztuka, na przykład ze względu na to, że pojawi się jakiś, nie wiem, rzeczywistość 3D, która pewnie już jest, zaraz ktoś mi powie, że już można, ale że człowiek w ogóle założy okulary i będzie tam już był w tym świecie, no to co może zaproponować komiks? No to będzie już tylko sztuka alternatywna. Z takich prostych względów, że człowiek jest tylko człowiekiem i będzie zawsze sięgał chętniej jakby do tych bodźców jakby w swojej masie, tak, które dostarczają łatwiejszej rozrywki. Kiedyś komiks był takim czymś, co w porównaniu do książki dostarczało łatwiejszej rozrywki. Dzisiaj myślę, że właśnie komiks, może to też taka trochę uwaga dotycząca tego, w jaki sposób się trochę zmienia natura kultury, ale kiedyś książka była uważana za coś lepszego niż komiks, dzisiaj komiks jest uważany pewnie za coś, tak trochę z tej rozmowy by wynikało, że może za coś bardziej trudnego w odbiorze niż gry komputerowe. No może coś w tym jest. Natomiast wracając do twojego pytania, uważam, że to ma przyjść naturalnie. Jak media chcą, to przyjdą, są prywatne, a powinny być prywatne, a państwowe, no nie wiem, oby miały, wydaje mi się, no jak pokażą, to fajnie, jak muszą być, to fajnie, ale jakby nie widzę tu potencjału. Żeby nie ingerowały w treści, żeby nie ingerowały nie, w to... Nie, absolutnie, absolutnie. Ja zresztą absolutnie jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek interwencjonizmu w kulturę. Uważam, że kultura powinna, oprócz takich podstawowych kwestii, jak na przykład pewne zachowania niegodne, czy jakieś takie oczywiste, obsceniczne, czy coś takiego, no to tutaj, co zdrowy rozsądek nakazuje, to jestem jak najbardziej okej, żeby tam jakieś regulacje były ogólne, no, takie zgodne z przyzwoitością na przykład. To jestem za. Ja nawet jestem za dosyć porządnymi restrykcjami, jeśli chodzi o pewne sfery kultury, które dzisiaj są bardzo dziwnie dopuszczone, natomiast mają bardzo negatywny wpływ na psychikę ludzi i odwrotnie. Niektóre rzeczy próbuje się właśnie gdzieś tam mało promować, a mogłyby być wartościowe. Więc ja nie jestem całkiem od tego, żeby gdzieś tam propagować pewne rzeczy, a niektórych zakazywać. Natomiast jestem przeciwnikiem tego, żeby robiły to jakieś instytucje w przypadku kultury już takiej popularnej, nie? Bo to jest, no bo to tylko zrobisz propagandę z tego. To już było za komuny, to było za wielu reżimów, że no to jak państwo, czy państwowe media wchodzą w komiksy, czy w jakimkolwiek dziedzinę kultury, no to się z tego zawsze musi zrobić coś złego. I tyle. Rozumiem. Dobra, to ja się czuję trochę wywołany do tablicy. Proszę bardzo. Wiesz, bo główny zarzut jakby do Wojennej Odysei Jędrka Srebrnego jest taki, że to jest seria propagandowa i właśnie wspierana, finansowana przez instytucję państwową, nie? IPN. To jest taki, wiesz, temat, że wszystko trochę zależy. No, ja mam doświadczenia takie, jak robimy tę serię i już kilka razy tam gdzieś na forum, chociaż staram się nie wchodzić, nie czytać, ale ktoś mi tam nieraz coś podsyła, jakieś wypowiedzi, czy jakieś no, ataki, tak też można powiedzieć. I odpowiadałem kilka razy, nie, że to nie jest tak, że ten komiks jest jakby pojawiały się takie zarzuty, że łatwo robić komiks, który można tam wpompować pieniądze i robić propagandę, nie? No i teraz tak, ja wiem, jak robimy ten komiks, jakie mamy założenia, czy nam ktoś coś każe, czy nie. To jest przede wszystkim komiks przygodowy i taki ma być, żeby był ciekawy dla dzieci. I wiem, że jakby te pieniądze, które były wpompowane w ten tytuł, to one się zwróciły już kilka razy. To są albumy, które są jakby no hitami sprzedażowymi instytutu i instytut na nich zarobił po prostu, nie? Kasę. Że może państwo i nawet powinno gdzieś tam w pewnych momentach wspierać kulturę
No i gdzieś ją tam tworzyć też w jakiś sposób. No to wszystko zależy, nie? Też od punktu siedzenia, od punktu patrzenia i tak dalej. To różnie bywa. Ja bym był bardzo ostrożny w stawianiu tezy, że państwo powinno utrzymywać jakiekolwiek gałęzi kultury. Być może muzea, być może tego typu rzeczy, tak, tu bym się zgodził. Jakąś taką spuściznę, żebyśmy znali historię, jak to się mówi, przechowywanie niektórych książek, tak jak mają Library of Congress w Stanach. To bym zrobił, tak. Tego jestem, to też, żeby nie było, że jakieś tam ultratezy prezentuję, ale generalnie uważam, że na przykład jeżeli chodzi o wsparcie dla sztuki teatralnej, dlaczego ja mam płacić za to? Jest sens na pewno przechowywać dziedzictwo narodowe, tutaj tak, jak najbardziej. No nie chcemy, żeby jakieś rękopisy czy inne pierwsze wydania gdzieś tam, faktycznie to warto by było to zadbać, to tak, ale nie wspieranie rzeczy, które na przykład nie miałyby racji bytu samodzielnie, to z tego za dobre rzeczy nie, w mojej opinii nie wychodzą. Wiesz, no to tutaj się różnimy, nie? Znaczy może też, bo to zależy jakby co mamy na myśli wspieranie, bo mówię, dla mnie Teatr Narodowy na przykład, czy Filharmonia Narodowa, tego typu instytucje powinny istnieć. Natomiast rozumiem, o czym mówisz, że czasami są jakby no dotowane, nie? To jest jakby temat dotacji w ogóle, wszelkich dotacji, to jest już zupełnie inna ścieżka, nie? Czy dotacji firm prywatnych, czy teatrów prywatnych i tak dalej. No tylko, że tutaj no to też, wiesz, zawsze po dwóch stronach jakby znajdą się tacy, którzy będą zadowoleni, że pewna sztuka jest gdzieś tam wspierana, a inna nie, nie? I to już jest, no, nie wiem, ja uważam, że jakby tak, że państwo też powinno dbać o swoje dziedzictwo narodowe, kulturalne, artystyczne, no nie na zasadzie rozdawania pieniędzy, tylko no właśnie, no to jest na zasadzie budowania jakieś, wiesz, jeśli nie będzie to budowane na bieżąco, to później nie będziemy mieli o co dbać. Nie? Każdy z nas jest inny, różnimy się, ale pięknie się różnimy, ale na pewno nie, żeby wzbudzać jakąś niechęć do kogokolwiek. Mhm. No, ja też w sumie się zgadzam z tym, że niechęć nie jest dobra. Więc ja tutaj rozumiem, ja rozumiem, a ja nawet rozumiem Huberta i ja ciebie też rozumiem, że państwo jak najmniej ingerowało, ale jeżeli ingeruje, to w taki pozytywny sposób, zdroworozsądkowym podejściem. No, ja tak powiem tylko, że chyba rozumiem, o co Kubie chodzi i w sumie mam podobne spojrzenie, tylko może nie takie na ostro, nie? Że ja do pewnego momentu jakby się zatrzymuję. Znaczy, nie wiem, czy Kuba, ty Stanowskiego kojarzysz z kanału sportowego i jego... Nie. Nie, no to on nie. Jakby też miał tak, w momencie, kiedy nie wiem, czy ta ustawa przeszła, czy nie przeszła, o wsparciu właśnie dla artystów, o podatku jakimś dodatkowym tam od smartfonów i tak dalej. Była też dość duża dyskusja na ten temat, nie? No to ja też jakby mogę powiedzieć, że jestem artystą, nie? W tym rozumieniu. Natomiast no ja jakby nie byłem zadowolony, że to ma wejść jakieś, wiecie, dotacje, że mają być tworzone nowe instytucje właśnie przez artystów, które będą decydowały o tym, że ten albo inny twórca jest artystą i jemu się należy jakaś dotacja. Nie? No to dla mnie no takie już, to jest pójście już daleko za daleko, nie? Ja po prostu reprezentuję podejście takie, że nie, no raczej konserwatywne i takie wolnorynkowe, że uważam, że no i w sumie musi to gdzieś wyjść w tej rozmowie też, no co mam się wstydzić tego, co myślę, nie? No, oczywiście, ale mówię, to są naprawdę trudne tematy i to no, takie w kilka minut to po prostu możemy tylko wyrzucić z siebie to, co nas boli, to, co z czym się nie zgadzamy, ale i dobrze, i też powinniśmy w taki sposób rozmawiać i to jest w porządku. Więc tak, zmierzając ku końcowi, właśnie na samym początku powiedziałem o dorosłym człowieku, po 40, czy w okolicach 40, czytający Batmana. I właśnie ja bardzo lubię czytać Batmana i zdarzyło mi się czytać w pociągu, śmiejąc się przy tym i się bardzo dobrze bawiąc. I łamię przede wszystkim w tym momencie stereotyp, że komiksy są dla dzieci, że to są... że to jest literatura dla najmłodszych. Absolutnie nie, ja się z tym nie zgadzam. Po prostu, moim zdaniem, moim przekonaniu, czytamy to, co chcemy, co nam się podoba, prawda? Więc
Myślę, że się ze mną zgadzacie, Hubercie. Tak, zdecydowanie tak. No, na pewno się to zmieniło, to podejście właśnie do komiksu. Już teraz nie jest to dziwne, że dorosły czyta komiks. Ja pamiętam, jak w liceum byłem, to wtedy to był no, lata, koniec, końcówka lat 90. I wtedy, jak ja byłem w liceum i czytałem komiksy, no to było takie trochę dziwne, nie? Bo właśnie no, komiksy były dla dzieci wtedy, nie? Tak były kojarzone. Gdzieś tam, no, ale ja jakby próbowałem też udowadniać tym, próbowałem się nie wstydzić, nie? Tam przynosiłem do szkoły, pokazywałem kolegom, niektórzy się trochę zainteresowali, jeden zaczął czytać, pożyczać ode mnie komiksy, więc no, myślę, że wtedy było dużo trudniej. Teraz już jakby sporo z nas dorosło, no, z czytelników właśnie TM Semik, mają swoje dzieciaki, mają doświadczenia w lekturze, już w bardzo różnych lekturach. Część z tych, którzy wtedy mieli może nieprzyjemności, różne dziwne spojrzenia na nich były kierowane, to teraz zostali, nie wiem, czy wydawcami, czy publicystami, dziennikarzami, więc to też oni mają, kreują trochę ten obraz komiksu. Także to na pewno się zmieniło i podejście nauczycieli jest inne, podejście bibliotekarzy jest inne do komiksu, więc no teraz już jakby nie ma tego problemu, tak, ja to tak odbieram. Dzięki. A ty, Jakubie? Ja też uważam, że wiele się tu zmieniło. Zgadzam się generalnie, że kiedyś może tak faktycznie było, że jak byłeś z komiksem, czy lubiłeś czytać komiksy, to byłeś takim trochę nerdem, czy jak to tam się nazywa, ale teraz już nie, jest tyle. Ja bym wręcz powiedział, że ja widzę wręcz przeciwną tendencję. Ja widzę zbyt bardziej, że ludzie za poważnie komiksy zaczęli traktować nagle. Tak bym taką trochę może tezę zaproponował. Jak widziałem mnóstwo komiksów obyczajowych, widzę, może też ma to związane jest to z tym, że wiek przeciętnego czytelnika zapewne się podwyższył. I ludzie nie chcą już koniecznie czytać o setnej przygodzie Supermana gdzieś tam, czy Batmana, ale generalnie widzę, że właśnie to, co chciałem jeszcze powiedzieć wcześniej o tym komiksie takim bardziej dla każdego skierowanym. Ja myślę, że tu nadal jest miejsce na to i absolutnie dałoby się tu jeszcze gdzieś tam tą publiczność poszerzyć w tym. Także wracając do pierwotnego pytania, myślę, że absolutnie jakby jedyne, co trzeba zrobić, to tworzyć jak najlepsze komiksy. Reszta zrobi się sama. Jak produkt będzie dobry, a produkt, czy w ogóle jakaś, no, jeżeli coś, co robimy, ma wartość w sobie dla innych ludzi, to ludzie sami się po to pojawią. I w tym bym widział szansę. Wziąć się do roboty i robić coraz lepsze komiksy. To nie ma lepszej recepty według mnie, no, żeby to zmienić. A tym bardziej klimat sprzyja, no bo właśnie już nikt się nie wstydzi czytania dzisiaj, więc absolutnie, to są tak poważne dzisiaj dzieła, przecież są na liście bestsellerów New York Timesa, przecież wiele komiksów już jest, więc to świat poszedł tak do przodu, kiedyś faktycznie była to taka gazeta pod pachą, dzieciak trzymał, że biegł do domu, tam Marvela czy coś, a dzisiaj to są i miliardy przecież w filmach i tak samo w wielu elementach popkultury, także nie, to jest, żeby też nie kończyć na takim jakimś pesymistycznym akcencie, to myślę, że tu jest jeszcze wiele do zrobienia i może być wiele niespodzianek też w samej dziedzinie. Ja bym jednak był optymistą ogólnie, jeżeli chodzi o komiksy. Dzisiaj mamy bardzo wielki wybór różnych pozycji, z których możemy korzystać i myślę, że też jest bardzo wiele niezagospodarowanego miejsca w samym komiksie. Ja bym jednak widział tu przyszłość w twórcach i jeżeli będzie robić dobre produkty, to i ktoś w końcu wyjdzie z czymś nowym albo z czymś tak nawiązującym wspaniale do tradycji w tak nowym stylu, że to się ludziom spodoba i może nas jeszcze czekać nie jeden przebój. Także tego sobie i wam życzę na pewno. Ja myślę, że to jest ważne też, co dwie takie sprawy z naszej rozmowy. To, co Kuba mówił wcześniej, żeby na siłę faktycznie nic się nie zrobi dobrego. To w żadnej jakby sferze działania, czy prywatnej, czy zawodowej, na siłę nie ma sensu, więc nie ma też co jakby próbować nagle odmienić tego rynku. Natomiast róbmy swoje wszyscy, nie? Każdy, jeśli się będzie skupiał na tym, żeby robił to, co potrafi najlepiej i to z takich drobnych rzeczy tam się coś fajnego może wybudować i myślę, że to jest też taka droga komiksu, a też musimy jakby, no, jak my jako autorzy,
Jeśli chcemy jakoś tam sobie tworzyć to, no to szukać własnych takich dróg. Ja właśnie szukam na przykład w crowdfundingu takiego jakiegoś innego sposobu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Może to jest jakiś sposób też. No właśnie pójście takie w stronę bardziej kolekcjonerską, no bo ten rynek się zmienia faktycznie. Też za kilka lat on przejdzie prawdopodobnie na cyfrowy. I z tego papierowych wydawnictw też zrobi się nisza i z oryginalnych plansz, które są na papierze i tak dalej, więc to musimy się dostosowywać do tego, co jest, no a po prostu robić swoje i to może będzie budowało w tę czy inną stronę ten rynek. Coś, Kubo, chciałeś dodać? Czy... Nie, zgadzam się w zupełności. Myślę, że też te trendy będą podobne, tak jak Hubert mówi. Jasne, zobaczymy, co czas pokaże, ale ja myślę, że tak, pięknie to podsumowaliście. Ja tylko podsumuję też powtarzając pewne hasło, tak? Nie bądź statystycznym Polakiem, czytaj komiksy. Po prostu czytaj komiksy. Ja myślę, że jest potężny wybór, jest to czytać. Mamy potężny wachlarz wszelkich zagadnień, wszelkiej tematyki i to jest właśnie fantastyczne tym wszystkim. Dlatego po prostu czytajmy, bo warto. Panowie, ja serdecznie wam dziękuję za tę rozmowę, niezwykle ważną, niezwykle cenną i też i burzliwą, bo właśnie o to chodzi. Powinniśmy rozmawiać o wszystkich tematach, a tutaj w szczególności związanych z komiksem. Jak powiedziałem, są te dwie strony, zawsze są dwie strony, tak? Ale powinniśmy mówić też o każdej z nich. I myślę, że dzisiaj powiedzieliśmy trochę i właśnie o tym, co nas może trapić, co twórców może trapić i z czym czytelnik może sobie nie zdawać pewnie też i sprawy z tego, a powinien wiedzieć moim zdaniem. Dziękuję serdecznie wam za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki Sylwek, Hubert. Dzięki wszystkim. Dzięki. I dziękuję wam widzowie za obejrzenie tego materiału. Koniecznie skomentujcie, powiedzcie, wyraźcie swoje zdanie, jakie wy macie na temat kondycji polskiego komiksu i innych zagadnień, które tutaj poruszyliśmy. Do zobaczenia. Cześć. Halo, halo? Halo? Ronek, halo? Jesteś tam? Słyszymy mnie, czy nie? Tak, słyszymy cię. Słyszymy, ale nie widzimy. Widzicie, dobra, to teraz spróbuję coś zrobić, żebyście mnie widzieli. Tak. Tylko dobra. Co? Wiesz co, tam jest wersja kamerka. Ja teraz, ja teraz was nie widzę. Co mam zrobić? Nie widzisz nas? Nie widzę się. Widzę siebie. Widzę tylko siebie. To niedobrze, bo ja widzę ciebie i Huberta. Widzę was obu. A ja widzę tylko... Jak to zrobić? Region? Nie. Wiesz co, tam masz tą włącz kamerę. Sprawdźcie opcję kamera. Tam masz taki piktogram z kamerką. Spróbuj tutaj coś to zobaczyć z tym. Żebym wiedział, że to jest piktogram, Sylwek. Przepraszam. Czekaj, zaraz. Symbol. Zaraz, wiem. Czekaj, piktogram z... Właśnie zniknął mi ten piktogram. Taki znaczek z kamerą. No to wiesz co, to może jeszcze raz się połączmy. Nie wiem, bo chciałbym, żebyśmy wszyscy byli. Ja ciebie widzę. Hubert, ty widzisz nas? Wiesz co, to ja... Widzę, słyszę. No. Dobra, ja się szybko rozłączę. Mhm. No dobra. Teraz jest git. Sorry. O. Cześć. Super. No to fajnie. Zaprosiłem do rozmowy dwóch artystów, autorów komiksów. Huberta Ronka oraz Jakuba Martewicza. Dzień dobry, cześć. Cześć panowie. Witam serdecznie. Cześć Sylwek. To ja jeszcze raz powiem, bo ja czekałem aż Hubert powie. Cześć, cześć wszystkim. Cześć Sylwek, cześć. Jeszcze raz, wytnijmy to. Hubert, dawaj. Cześć wszystkim, witamy wszystkich słuchaczy, oglądaczy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Cześć wszystkim, cześć Sylwek, Hubert, witamy wszystkich.